Trenerze, wygrywamy na ciężkim terenie w Targanicach 5-3, ale nerwówka niesamowita, to co tu się wydarzyło z wyniku, dobrze pamiętam, 4-1 na 4-3, 5-3. Teoretycznie w drugiej połówce, gdzie na początku strzelamy 2-0, 3-0, powinniśmy sobie już tą grę uspokoić, mieć ją pod kontrolą. No dostajemy takie z bramki, ale no trzeba też oddać, że przeciwnikowi, że w końcówce poszli wabank, no i słamsili nas trochę fizycznie, czemu się dziwię. Myślę, że ta środa chyba z Gromcem się na nas troszeczkę odbiła. Jesteśmy małą grupą teraz, bo w tym meczu nie mogło zagrać 5 zawodników i chyba fizycznie w końcówce było widać, że nam troszeczkę brakowało. Troszeczkę chciałem zmianami jakby wprowadzić ten drugi bieg, jak się to mówi, ale dzisiaj te zmiany za dużo nam nie dały, jak do tej pory wnosiły sporo. Dzisiaj troszeczkę słabiej, ale z drugiej strony dziwna sytuacja, strzelamy 5 bramek i narzekamy, że coś było nie tak. Są takie mecze, gdzie naprawdę ciężko się gra, przeciwnik znał to boisko troszeczkę krzywe, trochę nierówne, trochę w tym więcej emocji, może za dużo, musimy chyba troszeczkę na chłodniej podchodzić do niektórych meczy i musi być dobrze. No, plan wykonany, 3 punkty z ciężkiego terenu przywiezione, no i w sumie przed nami chyba najważniejszy mecz tej rundy z Brzeziną Osiek. Właśnie, po 11 kolejkach prawdopodobnie będziemy teraz na drugim miejscu. Brzezina Osiek wyprzedza nas chyba o jeden punkcik. O dwa punkciki, tak? Będą dwa punkciki. Mamy mecz bezpośredni, bardzo jeszcze ważny. Chciałem, żeby trener podsumował nam te, bo ostatnio podsumowaliśmy w 5 kolejce, teraz jest 11 kolejek. Jak trener podsumowałby po 11 kolejkach? Myśleliśmy, że już po tych meczach gdzieś tam 4-9-0, że to się już uspokoiło. Że już gdzieś wchodzimy na te odpowiednie tory. Mecz z Chocznią, no bardzo ciężki też, 2-2, Brzeszcze nam się odbijają Czkawką, nie zagraliśmy tam wielkiego meczu, mało tego, przeciwnik uważam też nie zagrał jakiegoś wielkiego meczu, my porobiliśmy proste błędy i te 3 punkty z Brzeszcz się nam na razie odbijają, no ale tak to wygląda, jeśli myśli się, mocno się mówi o awansach, presja jest 2 razy większa i każdy punkt dla naszego zespołu waży. Ej, wywiad! To będziesz kamerze, kurwa! Przerwę. Tyle może no, na razie. Przed nami naprawdę bardzo ważne spotkanie. Myślę, że tutaj na takie spotkanie chyba nikogo nie będzie trzeba mobilizować. Na pewno z mądrze grającym zespołem. Dla nas ważny egzamin. Dziękuję.